Cześć wam dzisiaj, ja jest Wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Tower of Fantasy w serii o tym samym tytule i zacznijmy od pytania, jakie są wasze wrażenia? Minęła już chwila od premiery, parę dni, parę ładnych dni. Z tego co rozumiem, spora część ludzi ma już pełne rozeznanie w tym produkcie, wie co im się podoba, co im się nie podoba, prą do przodu z rozpędu, jadą dalej, bo im się podoba, a może po prostu próbują przeczekać do premiery Sumeru w Genshinie, tak jak niektórzy piszą mi w komentarzach, że średnio im się podoba, ale gra się na tyle fajnie, że jest co robić, póki Genshin nie wejdzie. Czy to będzie sinusoida, czy będziemy się zamieniali między tymi grami? W Genshinie się coś dzieje, gramy w Genshina, przestaje się dziać, gramy w Tofa. To zobaczymy, kto będzie dyktował i jak będzie dyktował warunki, ale z tego co widzę, parę osób ma już zrobionych prawie wszystko, co w tej grze jest dostępne na chwilę obecną i czekają na nadchodzącą aktualizację. Piękny speedrun, bardzo ładnie. Właściwie tylko ten time gate, jeżeli chodzi o kapa, was trzyma przed zrobieniem wszystkiego absolutnie, więc wasze wrażenia? Ja jestem zainteresowany, ale z drugiej strony też nie mam czasu orać się przez ten kontent. Więc sobie lejtowo zrobię daily, troszkę fabuły pocisnę, jakąś jedną ruinkę. Bardzo, bardzo, bardzo powoli, ale aktywnie i dalej bawię się dobrze. Z tym, że nie wkręciłem się w gierkę, na przykład niektórym, z tego co rozumiem, bardzo podoba się model rozgrywki. Mi dalej sterowanie i walki się nie podobają. Widzę, jaki tam jest fajny system, jak można kombosy składać i co można z tego wyciągnąć, ale po prostu feeling tego aż tak do mnie nie przemawia jak feeling w innych grach. Ale to jestem ja i z tego co widzę, jestem w mniejszości, bo jak rozmawiam, przynajmniej w mniejszości tych, którzy w Tofa grają, bo niektórzy przestali przez to grać i głosu nie mają, przynajmniej moim zdaniem. Ale jak się pytam ludzi, to jest to jedna z tych rzeczy, która ich strasznie jara, jak ten system działa i przeskakują nad jego słabościami automatycznie do przodu. Rozumiem, dlaczego są te słabości, zresztą te słabości są dlatego, że to jest praktycznie MMO, a nie singleplayerowa gierka. Tutaj netcode musi to ogarniać, tutaj musi być ten system, że robicie, wykonujecie ruch i przeciwnik wykonuje ruch, wiecie, jest ten mechanizm całej rozgrywki, a nie tak jak w Genshinie, że zaczynacie napierdzielać i jedziecie z obrażeniami, evade obrażenia, evade obrażenia, nie, to tutaj musi być tego trochę więcej, szczególnie, że przeciwnicy mają te same motywy do zagrania na nas, jak my na nich, czyli stany, freezy, wszystkie zatrzymania, przewrócenia, działa to na nas tak samo. Więc nie wiem, jak wasze wrażenia, bo ja jestem na tak, aczkolwiek mogłoby być lepiej. Poza tym chciałbym wam powiedzieć, że zainteresowanie dalej jest, oczywiście spada od premiery, to jest norma, peak był w dniu, czy właściwie dzień po premierze, jakoś tak, plus minus. Przy czym warto powiedzieć, że nie spada tak szybko, jak się spodziewano. Ja się spodziewałem, że do tego weekendu, który właśnie mamy, zainteresowanie Tofem i Genshinem się zrówna, że Genshin będzie na tendencji wzrostowej, Tof będzie na tendencji spadkowej i w tym momencie będą się obie te proste równały przez jakiś czas, a w okolicy 23 Genshin powinien zacząć górować nad Tofem. Na chwilę obecną jeszcze tak się nie dzieje. W ogóle na chwilę obecną Tof ma dwa razy większe zasięgi przy wyszukiwaniu niż Genshin, co oczywiście o niczym tak naprawdę nie świadczy, poza może faktem, że zainteresowanie dalej jest. Nie zdechło tak jak niektórzy się spodziewali, że po jednym tygodniu będzie koniec, bomb voyage i nie wracamy do tematu. To nie, jednak jest zainteresowanie, jest dalej zainteresowanie, jest na tyle duże, że z każdej strony słyszę, że Tof dalej jest traktowany jako mocna przeciwwaga dla Genshina. To jest z mojej strony zaskakujące, spodziewałem się, że będzie gorzej. Zakładając optymistycznie dla Tofa, spodziewałem się, że będzie gorzej, więc z mojej strony zaskok. A my przeskakujemy dalej, bo uwaga, kontrowersje i bullshity, bullshity i kontrowersje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecam zajrzeć za moment, bo w sumie to jest zabawne, ale w sumie też dobra informacja, bo za moment zacznie się dziać, więc mamy nie tyle kontrowersje, po prostu chciałem wykorzystać dalej, że mamy ten segment, tylko raczej w Topa, bo wrzucono zbyt wcześnie informację, że będzie evencik, gacha event, time gated gacha event, czyli coś, czego ja prywatnie nie znoszę, no ale to jestem ja. Na facebookowy fail wrzucono zbyt wcześnie informację bez skoordynowania zresztą różnych społecznościówek i wszystkimi naokoło, no ale teraz te informacje już są normalnie dostępne, więc od Tower of Fantasy leci informacja, że 23, czyli od jutra, zaczyna się Summer Breeze event, który to jest tymczasowym, ograniczonym czasowo eventem, w którym można złapać całą masę fajnych rzeczy, na przykład skina, czyli gacha event, tymczasowy event. Automatycznie nie jestem fanem, ludzie, którzy złapią ten skin, będą szpanowali nim strasznie w przyszłości. Zainteresowanie tym będzie duże, ale jeżeli Tof będzie się dalej rozwijał i na przykład za rok, za dwa, za trzy będzie to większa gra niż jest w tym momencie, co jest bardzo prawdopodobne i wielce możliwe, to będzie skin, którym będzie można szpanować. To
jest pierwszy tego typu event, co oznacza, że jeszcze zainteresowanie po premierze jest dość duże, więc ludzie będą do niego przykładali większą wagę i będzie sporo osób, które ten kostium złapie. Ale z tych, którzy złapią ten kostium, spora część odpadnie na przestrzeni roku, dwóch, trzech grania, co oznacza, że w przyszłości ten skin będzie uznawany za bardzo unikalny, chyba że będzie się go w przyszłości dało zdobyć na jakieś inne sposoby. Nie wiem, trudno mi na chwilę obecną powiedzieć. Podobnie jest na przykład w Guild Warsie. Te rzeczy, które były na samym początku do złapania. Ja na początku grając łapałem wszystko, co było. Wszystkie eventy maksowałem. Dopiero potem, jak był ten z kryształami, to mi się nie udało wymaksować, bo był zbugowany, więc nie udało mi się zrobić rzeczy ze względu na to, że twórcy nie ogarnęli. Naprawią to, rozdadzą te nagrody tym, którzy zrobili, ale im nie zaliczyło eventu, achievementu i nie dostałem i wtedy też przestałem troszkę grać. FOMO, Fear of Missing Out, więc na tej zasadzie to działa. I tutaj dokładnie będzie tak samo. Wydaje mi się, że ten skin w przyszłości za 2-3 lata to będzie szpan, że się ma szpan po całości. Mając to za sobą, chciałbym powiedzieć, że uwaga, spekulacje i spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej, bo co się zobaczy, to się nie odzobaczy, co się usłyszy, to się nie odusłyszy. Pamiętajcie, żeby wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre mogą być trefne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku i zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Więc tutaj informacje za moim zespołem, który trzyma rękę na pulsie, są takie, te bardziej prawdopodobne, że zbliża się nowy skin do Nemesis. Nemesis jako Shirley. Oczywiście to może być podmianka modelu, a nawet bardziej prawie tekstur, ale nie, model się też trochę różni, więc to może być. Gameplay, który tutaj macie, jest za GameGaki, link na dole w przypiętym komentarzu. Jeżeli ogarnąłem, to również jest tutaj podpięty na karcie i jest to co? Nemesis w swoim oryginalnym Shirley skinie, więc jest to coś ciekawego. Wydaje mi się, że ci, którzy z nas chcieli na samym początku, widzą co tam się dzieje, a jakby dało radę uratować tą postać, ona jest taka miła, fajna i słodka, to jest dla nas skin, więc ja jestem bardziej zainteresowany niż mniej i fakt, że można odblokować ten skin, to jest takie troszkę spełnienie tego poczucia, że chcę pomóc tej postaci z samego początku grania. Dla mnie na plus, bardzo na plus. Jak mi się uda zdobyć Nemesis, to będę zainteresowany złapaniem skina Shirley. Ale to ja. A my przeskakujemy dalej do nagród z nowych lokacji Artificial i Outer Islands, które tutaj macie. Tam, według informacji w moim kierunku rzuconych, ma się znajdować Boss Samir i Zero. I na tym Artificial Island będzie się znajdował odpowiednik housingu i hoteling systemu. Jeżeli dobrze rozumiem, to będziemy tam mogli wsadzać swoje symulakry i będziemy generowali coś w stylu hangoutów. To znaczy, zdobywając symulakry, będziemy mogli je tam wpakować, żeby sobie odblokować hangouty stworzone wcześniej przez twórców. To się nie będzie losowo generowało oczywiście, tylko to będzie wcześniej przygotowane. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to housing się zbliża. Housing będzie na Artificial Island i macie tutaj też grafiki, co będzie w nagrodach. Aż tak na szybko przytoczę, że za 420 punktów będą te czerwone rolki na specjalne banery. Tam będą nie artefakty, to relikty do zdobycia, 3 rolki na mody, nie, matrixy do broni, no i oczywiście 1425 punktów będzie 300 tych czarnych kryształów, odpowiednik primogemów. Dalej w mojej głowie jest przelicznik na to, co w Genshinie się dzieje, więc będzie tam trochę rzeczy do odblokowania i do zrobienia. Oprócz tego mamy również Outer Islands, gdzie jest podobnie, będą jakieś okularki do zdobycia jeszcze, ale zasada jest mniej lub bardziej ta sama, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to będą kolejne fragmenty krain do oklepania i zarówno Outer Islands, jak i Artificial Islands, który mnie prywatnie bardzo interesuje, bo wjeżdża tam housing, którego ja nie znoszę, ale hoteling również, ten system jako hoteling mnie interesuje. Nawet za bardzo ciutkę, biorąc pod uwagę, że mam zrobione hangouty tylko z Goro. Nie ruszyłem nic dalej. Och well. A jak korzystałem z okazji, chciałem podziękować bardzo mocno i serdecznie wszystkim wspierającym. Dziękuję, że tutaj jesteście. Jesteście awesome. Dziękuję lisim magom, wasza magia jest potężna. Dziękuję lisim arcymagom, wasza magia jest arcypotężna. Dziękuję twitchernautom, lisim twitchersom, bo jest was coraz więcej. Lisie statko jest bardzo tłumne i biega machając kitami. Widzę, że jesteście bardzo aktywni. Praktycznie codziennie, jak wbijam robić daily w Tofie, to mijam kogoś online z Lisengardu albo z Lisengrodu, więc wow! Dzisiaj mijałem, nawet skakałem koło kogoś, nie wiem czy mnie zauważył, ale ja zawsze jestem na tym samym skinie, na tej samej postaci, więc dziękuję wam, jesteście fantastyczni, życzę wam miłego dnia, dobrego dzionka, świetnych pięciogwiazdkowych, świetnych SSR-ek do podłapania i w najbliższym czasie musimy zrobić streama, bo mam troszkę rolków do puszczenia, więc chciałbym się tymi rolkami podzielić ze streamem i może coś mi wpadnie, a może Nemesis mi wiedzie i będę łapał tą Shirley. Zobaczymy. Miłego, do następnego i hej! Ciśnienie spada, mam ból głowy, ale to machnięcie łbem o blat na sam koniec musiało być, po prostu musiało być. I było!